Cześć, to co mówił Andrzej, to jest pomówienie. Ja jestem w Krakowie pierwszy raz, nikogo z was nie znam, dlatego na początek kilka słów o mnie. Mam na imię Janek i mimo, że nie mam bluzy z kapturem i nieco dłuższe włosy, to ten koleś na ścianie to faktycznie ja. I prowadzę bloga, o, czekajcie, tylko usunę myszkę. Tak, mam nadzieję, już okej. Prowadzę bloga stayfly.pl, bloga o życiu w mieście. Czyli piszę o tym wszystkim, o czym ludzie rozmawiają, kiedy spotykałem się w piątek na piwie w takim miejscu jak to. Czyli o popkulturowych błahostkach i o kwestiach zaangażowanych społecznie. I bloguję od 1 października 2011 roku, czyli niedawno miałem swój jubileusz. A zawodowo bloguję od 1 czerwca zeszłego roku. Czyli zrobiłem sobie fajny prezent na Dzień Dziecka i to trwa już ponad rok. No i właśnie temat mojej dzisiejszej prezentacji to jest, jak naprawdę wygląda blogowanie na pełen etat, bo to zawsze było moim celem i marzeniem i zastanawiałem się, jak to będzie wyglądać i de facto jak to się przełoży na rzeczywistość. Zawsze chciałem, żeby ktoś mi to powiedział i pokazał, a nikogo takiego nie było. I de facto o tym, że blogi to nie są tylko i wyłącznie internetowe pamiętniki nastolatków, dowiedziałem się z serialu Californication. Dla kogoś może to być śmieszne, ale tak, no dowiedziałem się o tym dopiero 7 lat temu, kiedy właśnie studiowałem tutaj w Krakowie, wynajmowałem pół pokoju w zatęchłej kawalerce, w której jak się wchodziło do kuchni, to leciała para z ust. I oglądałem Californication, żeby się chociaż mentalnie rozgrzać, bo to było Los Angeles, słońce i w ogóle. I nie wiem, czy pamiętacie, ale w pierwszym sezonie Hank dostał taką fuchę, że prowadził bloga dla Helej Magazine, czyli jakiegoś tam portalu Los Angeles. I wyglądało to tak, że wstawał o 12, szedł na śniadanie na miasto, potem podrywał jakieś dziewczyny, potem szedł na melanż, potem robił rozpierdol na tym melanżu, potem wracał do domu i na drugi dzień w wolnej chwili o tym pisał. Ja pomyślałem, kurde, zajebiście, ja też tak chcę. No tyle, że byłem przekonany, że to fikcja literacka, bo to przecież był film i w dodatku amerykański, więc u nas nie może być takiej sytuacji, na pewno to nie jest prawda. No ale w momencie, kiedy chciałem się dostać do pracy, do AdTaily, do takiej sieci afiliacyjnej, dostałem zadanie, żeby poinformować 3 wpływowych blogerów o tym, że oni mają jakąś nową funkcjonalność. I wtedy dowiedziałem się, że są blogerzy w Polsce. I jak się dowiedziałem, to pomyślałem, dobra, no to spróbujmy, może ja też tak będę mógł robić i zacząłem blogować. I właśnie pierwsze pytanie do was. Ile osób wyobraża sobie zawodowe blogowanie jako właśnie leżenie na leżaku, picie drinków i w wolnej chwili pisanie tego, co się stało, a ile osób wyobraża sobie jako, powiedzmy, prawie że pracę w korpo, walenie głową w klawiaturę, siedzenie i napieprzanie. Dobra, kto jest za obrazkiem po prawej stronie, ręka do góry? Tylko Krzysiek użył dezodorantu, reszta też, pokażcie swoje pachy. No, kto jest za obrazkiem po prawej? 2 osoby, a kto jest za obrazkiem po lewej? Okej, 3 osoby. To widzę, że w sumie jesteśmy w piątkę, myślę. No więc ja byłem przekonany, że to jest tak jak po lewej i w momencie, kiedy zrezygnowałem z pracy na etacie, się bardzo chciałem, żeby to było tak jak tutaj. I doszło do tego, że uzyskałem wolność i się nią zachłysnąłem. Zawsze marzyłem o tym w zasadzie od 6 klasy podstawówki, żeby nie mieć żadnego szefa, żeby być sobie samemu panem, sterem, kompasem, żeglarzem, rakiem i tak dalej. No i okazało się, że nikt mnie tego nie uczył, jak być swoim własnym szefem i sobie nie do końca z tym chyba radzę. Bo w momencie, kiedy zrezygnowałem z pracy, stwierdziłem, że dobra, teraz jest czas, żeby się wyspać, tak? Bo pracując na etacie i blogując sypiałem po 4, po 5 godzin, żeby to wszystko jakoś działało. I de facto zrezygnowałem prawie że całkowicie z życia osobistego. Więc w momencie, kiedy zrezygnowałem z pracy, to życie osobiste zostało mocno odbudowane i wstawałem o 15, jadłem śniadanie o 16 i zaczynałem pracę o 17. Czyli zaczynałem pracę, czyli blogowanie, pisanie, odpisywanie na mail, odpisywanie na komentarze, wtedy, kiedy większość osób już kończyła tą pracę i
de facto totalnie rozregulowałem organizm, rytm biologiczny. W zasadzie no, moje życie wyglądało właśnie tak. I no, nie było to spoko, bo właśnie wstawanie o 15 jest fajne, kiedy robisz to raz na miesiąc albo po Sylwestrze, a nie kiedy robisz to codziennie. I się okazuje, że no, w zasadzie mijasz się ze wszystkimi swoimi znajomymi, bo w momencie, kiedy ty zaczynasz coś robić, oni chcą wyjść na miasto i cię od tego odciągają. No i po pewnym czasie byłem właśnie tak jak ten chłopiec na tym obrazku, który nie wiadomo, czy puszcza ten balonik, czy łapie. I się zorientowałem, że to marzenie, które tak goniłem, że właśnie chcę żyć ze swojej pasji, że no, to ma być mój sposób na życie, że nie wiedziałem, czy to nie jest przypadkiem przekleństwo, bo sobie z tym nie radzę. Bo nie ma kogoś, kto mi powie, stary, musisz to zrobić, tylko no, ja sam musiałem sobie to powiedzieć, a nikt mnie nie uczył, jak samemu się dyscyplinować. No ale doszedłem do momentu, w którym przeprowadziłem ze sobą samym rozmowę wychowawczą i powiedziałem, no kurwa, trzeba się ogarnąć. No i się ogarnąłem i przeszedłem na ten obrazek, który mieliście po prawej, czyli wprowadziłem reguły, zasady, samodyscyplinę po to, żeby to wszystko działało, bo moim celem to było przejście na zawodowe blogowanie, żeby on się rozwijał, żeby szedł do przodu, żebym to, co robię, czyli piszę, robił coraz lepiej, żeby coraz więcej osób go czytało i żeby to się kręciło. No, a to się może kręcić tylko wtedy i te trybiki mogą chodzić, kiedy masz samodyscyplinę i zasady i reguły. Więc niczym trener samorozwoju powiedziałem sobie, musisz sobie ustalić reguły. No i ustaliłem 5 reguł, które zrewolucjonizowały moje życie. Pobudka o 8, bo kto rano wstaje, temu wiadomo, kto daje. Drugi punkt, dzień rozpisany na budziki w telefonie. To jest zasadniczo super sprawa dla wszystkich, którzy pracują sami dla siebie, bo kiedy masz wyznaczone, że na przykład tyle czasu siedzisz na fejsie, tyle czasu odpisujesz na maile, tyle czasu piszesz tekst, tyle czasu odpisujesz na komentarze, no to wszystko działa i się mieścisz w tych ramach. A w momencie, kiedy wydaje ci się, że jesteś sam swoim szefem i pracujesz wtedy, kiedy masz na to ochotę, to się okazuje, że pracujesz 24 godziny na dobę i to wszystko się rozjeżdża, bo tutaj wejdziesz odpisać na komentarz na fanpage'u i okazuje się, że minęły 4 godziny, bo jeszcze coś kliknąłeś, coś zobaczyłeś jakiś film na YouTubie, to się wszystko rozjechało. Więc jakby ustalenie sobie budzikowego rytmu dnia, że dzwoni ci budzik i mówi, że teraz jest czas na pisanie tekstu, bardzo usprawnia pracę samemu w domu. No i trzecia rzecz, codziennie jeden nowy tekst. Bo miałem to, o czym mówił Marcin, że w pewnym momencie stwierdziłem, że mam spadek weny, tak? Że jakby nigdy nie miałem problemu z wymyślaniem tematów na teksty, ale zdarzało mi się, że nie chciało mi się pisać. Mówię, Boże, jestem taki zmęczony, nie mam siły, na pewno tego dobrze nie napiszę. I okazywało się, znaczy jeśli masz jeden taki dzień, że nie chce ci się pisać, to jest spoko, ale kiedy masz takie 3 dni z rzędu, no to jest beznadziejnie. Dlatego narzuciłem sobie rygory, że będę pisał codziennie jeden nowy tekst, mimo że nie publikowałem ich, ale codziennie pisałem jeden nowy. No to sprawiło, że nie było czegoś takiego jak nie mam weny, tylko siadałem i pisałem i te teksty były dobre i de facto były nawet lepsze niż wtedy, kiedy miałem tą wenę. I też czemu było ważne, żeby pisać codziennie jeden nowy tekst, bo w przypadku akcji wyjazdowych, kiedy gdzieś jedziesz, bo cię zaprosi jakaś marka, no tam nie piszesz, bo nie masz kiedy. A czasem te akcje na przykład łącznie z podróżą są 4-dniowe. Więc w momencie, kiedy nie masz nic na zapas i się orientujesz, że musisz gdzieś jechać na 4 dni, no i co, przez 4 dni nie będziesz nic publikował? No to nie może tak być. A też można oczywiście pisać coś na szybko w podróży i tak dalej, ale to zazwyczaj ma marny skutek i wychodzi bardzo słabo, więc jakby pisanie tekstów na zapas ratuje dupę. No i wyznaczenie sobie końca pracy, też to, o czym mówiłem wcześniej, żeby były te ramy, czyli że nie, że jesteś sobie szefem i pracujesz kiedy chcesz, czyli pracujesz kiedy cały dzień, tylko pracujesz do konkretnej godziny, a potem zajmujesz się czymś innym, no bo nie po to robisz pracę ze swojej pasji, żeby być w tej pracy non-stop. No i weekend bez internetu, bo żeby być cały czas świeżym, mieć nowe pomysły, trzeba mieć dystans.
a siedząc 24 godziny na dobę w sieci, masz już mózg tak przemielony tym, co się tam dzieje, że de facto no, nie masz kompletnie pomysłów i jeśli jest jakaś sytuacja, tak jak powiedzmy, nie wiem, wejście Leroya do Sejmu, to nie wiesz, jak to ugryźć w świeży sposób, tylko widzisz to, co zrobili inni i się zamykasz. A jeśli odcinasz się regularnie od tej sieci, wchodzisz do niej jako świeży człowiek, to wszystko jest dla ciebie nowe i widzisz to z perspektywy, z której wcześniej na to nie patrzyłeś. I żeby blok się kręcił, rozwijał i te trybiki chodziły, trzeba umieć zarządzać hajsem. To na szczęście potrafiłem zawsze, ale nie wszyscy mają tę umiejętność. I w ogóle wokół hajsu w blogosferze narosło wiele fantazji, wyobrażeń i mitów, które nie są do końca prawdziwe. No i moje ulubione hasło zawsze, gdy jest mowa o pieniądzach w internecie, to jest: czy na blogu można zarobić? A czy na sprzedaży bułek jagodzianek można zarobić? No można, no na wszystkim można zarobić, tylko czy na przykład, nie wiem, jak zarobić 50 zł, to jest faktycznie zarobek. No ale na blogu można zarobić różne kwoty, można na przykład zarobić 8000 zł. I chciałbym, żebyście się zastanowili, co byście zrobili, gdybyście w jeden miesiąc zarobili taką kwotę. Ile osób z was w tym momencie otworzyłoby szampana, poszło w melanż i kupiło pół kilo czekolady? Ręka w górę. Okej, już zwiększyliśmy liczbę osób na sali do 8, nieźle. Rozumiem, że reszta nie użyła tego dezodorantu. Dobra, czyli 8, okej. I tu słowo komentarza. Ta kwota 8 tysięcy nie jest przypadkowa, bo tyle zarobiłem we wrześniu zeszłego roku. W momencie, kiedy zorientowałem się, że w jeden miesiąc zarobiłem 8 tysięcy, to mówię, wow, przecież nikt z moich znajomych tyle nie zarabia, ile to jest kasy, masakra. No ale we wrześniu tego roku zarobiłem 19 tysięcy złotych, no i pomyślałem sobie, że to jest jeszcze więcej niż poprzednio i że tyle moja mama nie zarabia w pół roku i że to jest w ogóle tyle pieniędzy, że chyba nie umiem liczyć do tylu. No i jest pytanie, kiedy w ciągu jednego miesiąca dostajecie taką kwotę, to ilu z was otwiera szampana, kupuje nowe buty i kawior? Ręka w górę. No, Sara zdecydowanie zwiększyła swoją objętość, super. Bardzo się cieszę, że was przybywa. I zarabiając kasę na blogu, każdą większą, można zrobić dwie rzeczy. Albo rozpieprzyć świnkę skarbonkę i właśnie pójść w melanż, albo ją zasilić i odłożyć tą kasę. No i jak wam się wydaje, które to podejście jest słuszniejsze? Czy rozpieprzanie świnki skarbonki, czy wkładanie pieniążków? Kto jest za obrazkiem z rozwaloną świnką skarbonką? Jedna osoba, Kamil. Kamil by wszystko przemelanżował. A kto jest za wkładaniem do świnki skarbonki? Okej, no to zdaliście test, to jest bardzo dobre podejście. Ponieważ blogując na pełen etat trzeba zarządzać tym hajsem hiperrozsądnie. No, podałem specjalnie najwyższe kwoty, jakie osiągnąłem w miesiącu, żeby podziałać na wyobraźnię. Przy czym te 8 tysięcy z zeszłego roku to było w ciągu jednego miesiąca i to nie była moja stała zarobkowa comiesięczna, bo potem przez kolejne miesiące, przez październik, listopad i grudzień, w sumie przez 3 miesiące zarobiłem 8 tysięcy, czyli wychodzi jakieś 2,5 na miesiąc. To już jest trochę gorzej, no nie? A przez kolejne 3 miesiące, czyli styczeń, luty i marzec tego roku, nie zarobiłem ani złotówki. Zero. Ktoś z was wie, ile to jest 0 złotych? Okej, okay. No ja właśnie też wiem. Przekonałem się o tym dość boleśnie, więc w momencie, kiedy pojawia się duża kasa, trzeba ją odłożyć, bo blogowanie... W momencie, kiedy nie sprzedajecie własnych produktów, tak jak Monika Kamińska, czy nie prowadzicie szkoleń, tak jak Bartek, tylko zarabiacie tylko i wyłącznie na akcjach z markami, nie jesteście kompletnie w stanie wyestymować i przewidzieć, ile zarobicie kolejnego miesiąca. To jest nie do oszacowania, bo w mojej wielkiej karierze blogowej zdarzała się może jedna sytuacja, gdzie akcja wyszła z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, a zazwyczaj wchodziły z dwutygodniowym, albo z tygodniowym, albo z trzydniowym wyprzedzeniem. Więc no, nie da rady
przewidzieć, ile zarobicie danego miesiąca, więc kiedy się pojawia większy hajs, trzeba go odłożyć na moment, kiedy tego hajsu nie będzie w ogóle. I trzeba po to hiperrozsądnie zarządzać właśnie, żeby mieć za co żyć, to wydaje mi się dość jasne, ale również po to, żeby nie brać chujowych propozycji współprac. Bo ja nigdy nie pozwoliłem się na to, żeby nie mieć kasy, bo rezygnując z etatu byłem zabezpieczony na pół roku w przód, czyli mogłem przez pół roku nic nie zarobić, a i tak miałbym za co żyć. No ale nie wszyscy jakby tak wybiegają myślą w przyszłość i w momencie, kiedy widzą, że sypie im się grunt pod nogami i nie mają pieniędzy, rozważają, czy nie przyjąć propozycji, której normalnie by nie przyjęli, bo trzeba na przykład zapłacić właśnie rachunek za internet albo za mieszkanie, a ani gazownia, ani elektrownia nie przyjmuje barteru. Więc jak macie bloga kulinarnego, to ciasteczka tu nie załatwią sprawy. I kolejna rzecz, dla której warto tymi pieniędzmi naprawdę bardzo rozsądnie zarządzać, to jest, żeby nie brać fuch na boku, bo jakby życie z bloga było moim marzeniem, no ale nie wiedziałem, czy je spełnię, czy nie spełnię i rezygnując z pracy przeszło mi przez myśl, żeby na przykład, nie wiem, nie napisać komuś tekstu w ramach, nie, że bloger Stayfly pisze tekst, tylko że Jan Favr pisze tekst jako copywriter. No i wpadła dwie stówki, trzy stówki, zawsze byłby jakiś hajs na wszelki wypadek. No tyle, że w tym momencie rozpraszacie się i zamiast skoncentrować się jasno na jednej konkretnej rzeczy, na celu, czyli na rozwijaniu bloga, jesteście zaabsorbowani i czasowo, i umysłowo w inne rzeczy. No przecież nie po to tyle wysiłku wkładaliście w rozwój tego bloga, żeby teraz się zajmować jakimiś pobocznymi sprawami. No nikt z nas nie jest Mariuszem Pudzianowskim, żeby być dobrym we wszystkim. Raczej większość ludzi jest dobra w jednej rzeczy i warto się na tym skupić. Następną rzeczą, co do której jest wiele wyobrażeń, fantazji i niedomówień, to są podróże. Właśnie blogowanie jest o tyle ekstra sprawą, że można to robić z każdego miejsca na ziemi. I w momencie, jak tylko zrezygnowałem z pracy, to się cieszyłem, że mogę pojechać wszędzie i stamtąd pisać. No i to jest jeden typ podróży, a drugi typ podróży to jest podróż z marką, czyli że gdzieś cię wysyłają. To jest to, o czym pisze najczęściej Puderek, kiedy pisze o Mav Fashion, że Mav Fashion znowu na koszt sponsorów pije szampana, albo znowu na koszt sponsorów gdzieś tam leci. To nie jest, że ona to robi na koszt sponsorów, tylko oni w ogóle jeszcze za to płacą, bo to jest jej praca. No i tu właśnie mam pytanie, czym się różnią podróże prywatne, blogowe od podróży z markami blogowych? Tutaj będziecie musieli coś powiedzieć. Wiem, że to jest spore wyzwanie, dlatego zwrócę się do Asi. No dawaj, no o czym to się różni? No na pewno tym, że podczas podróży z markami musisz pracować cały czas w pracy. Nie dam ci już więcej mikrofonu, tak, to była dobra odpowiedź. Zasadniczo tym się to różni, że jak wy płacicie sobie za bilet, za nocleg i wy sponsorujecie swoją podróż, to pracujecie wtedy, kiedy chcecie. Wrzucacie samojebkę na Face'a, kiedy chcecie, wrzucacie zdjęcie swoich nóg na Instagrama, kiedy chcecie i piszecie tekst na bloga, kiedy chcecie. A kiedy jesteście na wyjeździe z marką, jesteście w pracy 24 godziny na dobę, bo to nie są wakacje, tylko to jest praca. No przykładowo, byłem pod koniec sierpnia z Szarmantem, Misterem Vintage'em Podlińskim i Michałem Góreckim na festiwalu whisky. No i ktoś tam powiedział, o, picie alkoholu to za praca, haha. No okej, to może się wydawać śmieszne, dopóki nie jest tak, że ty ten alkohol musisz pić, a nie możesz się upić. Czy ktoś tak z was potrafi? Jedna osoba, okej. No i właśnie dlaczego nie możesz się upić na takiej imprezie, bo jest na przykład taki Wojtek z agencji, który pilnuje, żebyś się nie upił, żeby wszystko było dobrze. I oprócz tego jest klient, czyli ta marka, która cię zaprosiła, który patrzy na co w ogóle poszedł ten hajs. Więc twoim zadaniem jest napieprzanie zdjęć i wyciśnięcie z tego wyjazdu jak najwięcej, ile się da. Po to, żeby potem zrobić zajebisty materiał, który docenią twoi czytelnicy i powiedzą wow, dzięki, że mi to pokazałeś, ja też tak chcę. I po to, żeby klient nie stwierdził, że to była wyrzucona kasa w błoto. Więc jeśli na takim wyjeździe, no jakimkolwiek zasadniczo z marką, bo zawsze w pewnym momencie pojawia się alkohol, jeśli stwierdzisz, że jesteś na wakacjach i popłyniesz, no to z tą marką nie zrobisz już nic nigdy więcej i raczej z nikim z tej agencji nie zrobisz już nic nigdy więcej, bo
Oni nie mogą ryzykować, że coś spieprzysz, będą nad ciebie świecić oczami. Więc wyjazdy z Marką to nie są wakacje, tylko to jest praca. I przechodząc ku końcowi, do bardzo ważnej rzeczy, o której wiele osób zapomina, kiedy już ten blog staje się ich głównym źródłem utrzymania i zajęciem, to jest eksperymentowanie i zabawa formą. Właśnie w momencie, kiedy to będzie wasza jedyna działalność, to jak przy każdej rzeczy profesjonalizujecie się i wypracowujecie sobie schematy. Na przykład ja wiem, jak zrobić relacje z wyjazdu. Mam jakby przetestowane rzeczy, które działają, wiem, co się będzie klikać, jakie dać nagłówek, jakie dać zdjęcie i tak dalej. No podejrzewam, że dziewczyny nie mają problemu z zrobieniem wpisu ze stylizacją, to nie jest dla nich jakąś czarną magią. Czy powiedzmy osoby, które piszą o kulturze, nie mają też problemu z tym, żeby zrecenzować książkę czy film. Tylko w momencie, kiedy wypracujecie sobie coś, co działa i to się sprawdza, no to po pewnym czasie okazuje się, że to już nie jest zabawa, tylko to jest klepanie. Klepanie w kółko tego samego. No i to tracicie całą zabawę i całą przyjemność z tego wszystkiego. Dlatego trzeba eksperymentować i sprawdzać nowe rzeczy, bo największa radość jest wtedy, kiedy robicie coś, czego jeszcze nie robiliście do tej pory. Kiedy poszerzacie tematykę, zmieniacie kompletnie tematykę, zmieniacie szablon, kiedy robicie rzeczy, na które wcześniej nie wpadliście. I oczywiście, że to nie jest tak, że zawsze czytelnicy będą wam klaskać lajkami i mówiąc wow, mega ruch, tylko czasem wysadzicie chatę i to będzie tragedia i nikt nie przeczyta tego wpisu. Ale warto to robić, bo nie zrobicie przełomu i nie wniesiecie bloga na kolejny poziom. Najlepszym przykładem jest tutaj Arlena Witt, która 3 lata prowadziła bloga o języku polskim i zdrowym rozsądku. I ten blog był pod kątem popularności umiarkowany, no miał niski zasięg. No ale ona stwierdziła, że zrobi eksperyment, że spróbuje czegoś nowego i założyła kanał na YouTubie i nagrała 3 odcinki. No i to był strzał w dziesiątkę. Z miejsca, od kopa to poszło i osiągnęło mega sukces. No jakby w tej chwili ma ponad 100 tysięcy subskrypcji, a odcinki mają ponad 150 tysięcy wyświetleń. Czyli w 2 czy 3 miesiące zrobiła coś, co inni YouTuberzy robią w 2 lata. No a nie stałoby się to, gdyby nie bawiła się formą i nie eksperymentowała i nie szukała i nie wychodziła poza sprawdzone schematy. Więc przechodząc ku końcowi, jak naprawdę wygląda blogowanie na pełen etat, z uwzględnieniem bardzo dużego słowa etat, jest to praca. Jest to regularna praca, 8-godzinna, codzienna. Tyle, że jest to praca zajebista, no bo sami sobie ją wymyśleliście, sami jesteście jedynymi osobami, które decydują o tym, jak ona będzie wyglądać. I no, czy może być coś lepszego niż zarabianie na tym, co się lubi robić? Wydaje mi się, że nie. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo.